Redzi powinni dostać jakiś order za ilość sekretów umieszczonych w ich grach. Serio, w Cyberpunku na każdym kroku możemy dostrzec jakiegoś easter egga albo sekretną znajdźkę, dlatego też dzisiaj przychodzę do Was z 10 sekretami z Phantom Liberty. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się podobny film, więc również możecie do niego zajrzeć, jednak w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zupełnie nowe ciekawostki. A no i uwaga na spoilery. Pierwszą ciekawostkę możemy zauważyć podczas różnych momentów dodatku. Przechadzając się przez Dogtown zapewne zauważyliście ten wielki ekran z twarzą Kurta Hansena, który zrestą widać też na zwiastunie dodatku. Jednak nie zawsze wygląda on dokładnie tak samo. Gdy bowiem Kurt Hansen rządzi Dogtown, na ekranie wyświetla się jego postać w klasycznym bojowym kostiumie. Gdy natomiast fabuła dodatku dojdzie już do momentu, gdy były dowódca armii NUSA będzie martwy, ekran wciąż będzie wyświetlał jego postać, jednak tym razem Hansen będzie już w eleganckim garniturze gotowym na ceremonię pogrzebu. Następnie skontaktuje się z nami Mr. Hentz i będziemy musieli wybrać nowego władcę Dogtown. Hentz chce, aby był to pułkownik Bennett, a drugą opcją jest Jago współpracujący z Voodoo Boys. Tak naprawdę od nas zależy, kto będzie rządził tym miastem. Pod przykrywką kubańskiego gangstera Aguilara musimy albo wykonać zlecenie pomyśli Mr. Hentza, albo wybrać Jago. Zależnie od tego, na kogo padnie nasz wybór, na ekranie w Dogtown pojawi się podobizna nowego władcy. W pewnym momencie dodatku będziemy musieli skontaktować się z uśpionym agentem Solomonem Reedem. Aby tego dokonać, musimy zadzwonić do niego z analogowego telefonu znajdującego się w jednym z nieczynnych już barów. Jednak numer Reeda to nie jedyny numer, pod który możemy zadzwonić. Większość z dostępnych numerów omawiałem już w poprzednim filmie, ale są jeszcze dwa, które są dość ciekawe. Po pierwsze możemy zadzwonić pod alarmowy numer 911, gdzie no nikt nie odbierze słuchawki, na co Johnny skwituje pięknym: co za skurwysyny. Drugi numer natomiast to 12102020, czyli data premiery Cyberpunka 2077. Gdy wprowadzimy ten ciąg cyfr, dostaniemy powiadomienie o zapisaniu się do newslettera. Od tego momentu co jakiś czas będziemy dostawać SMS-y z krótkimi recenzjami gier. Wśród nich znajduje się m.in. Roach Race, Interstellar Commander 6, Arasaka Tower oraz Big Trouble in Little Haywood. A, no i na samym telefonie również jest nawiązanie, tym razem do GTA San Andreas. Zapisane tu cyfry to nic innego jak zamówienie Big Smoke'a. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven. Choć Redzi mówili, że patch 2.0 to ostatnia duża aktualizacja, na początku grudnia pojawiła się łatka 2.1 dodająca masę nowych rzeczy. Dostaliśmy m.in. przenośne radio, nowe Porsche, usprawnienia bossów i metro. Dzięki temu, jeśli tylko mamy ochotę, zamiast korzystać ze zwyczajnej szybkiej podróży, możemy wsiąść do wagonu N-Card i pozwiedzać Night City z perspektywy pasażera metra. W samym pociągu możemy napotkać wiele ciekawych scenek, jak na przykład żebraka zagadującego nas o kasę, czy zagadującą nas lalkę. Jednym z rzadszych eventów jest ten, w którym możemy zobaczyć Johnny'ego Silverhanda siedzącego na jednym z foteli w pozycji do złudzenia przypominającej tę ze słynnego mema Sad Keanu. Jak jednak mówił sam Keanu Reeves w jednym z wywiadów, wcale nie był wtedy smutny, on po prostu jadł sobie kanapkę. I'm just eating a sandwich, Keanu. Wracając jeszcze do tej scenki w wagonie metra, to na ziemi znajdują się też papierowe ptaki w miejscach, gdzie na zdjęciu stały sobie gołębie. W samym Cyberpunku mamy też trzy mini gry. Tak jak w Wiedźminie 3 mieliśmy Gwinta, tak w Cyberpunku najpierw mieliśmy Roach Race działające na zasadzie tego dinozaura z rozłączonego internetu. Później została dodana też gierka nawiązująca do Duke Nukem 3D, tylko że w tym przypadku szturmowaliśmy Arasaka Tower jako Johnny Silverhand. Trzecią grą jest natomiast symulator żołnierza Trauma Team, coś w stylu miliona innych platformówek, gdzie gracz musi pokonywać nieskończone pokłady przeciwników. Możemy powalczyć tu o jak najwyższy wynik i pojawić się w rankingu, gdzie swoją drogą zapisane są też postacie z Wiedźmina, jak na przykład Zirael. Ale jeśli uda nam się dostać na sam szczyt tabeli, możemy liczyć na nagrodę. Wprawdzie przebicie wyniku Ciri będzie cholernie ciężkie. Na początku dało się to łatwo nafarmić, bo gracze znaleźli eksploita polegającego na staniu w miejscu i nabijaniu punktów, ale niestety zostało to już naprawione, więc polecam albo użyć do tego moda, albo jakoś się przez to przemęczyć. Tak czy inaczej, po przebiciu wyniku Zirael będziemy musieli siąść do komputera V, wejść na stronę Trauma Team i złożyć podanie. Wtedy, gdy udamy się do szpitala traumy na mieście i zweryfikujemy swoją tożsamość, zostaniemy oficjalnym żołnierzem Trauma Team i dostaniemy nawet specjalny strój traumy i mały model karetki traumy, który może latać po naszym mieszkaniu. Jednym z fajniejszych kontraktów Phantom Liberty jest ten, gdzie musimy dostać się do danych Akademii Piłkarskiej dla Dzieci, które dzięki potężnym wszczepom osiągają imponujące wyniki w tym sporcie. Poznamy tam Tomiego, małego chłopca, który chciałby grać w jakiejś drużynie i pomóc swojej rodzinie wydostać się z Dogtown. I podczas rozmowy z dyrektorką tak naprawdę to od nas zależy decyzja, czy faktycznie się to uda, czy też nie. Wiele z Was prawdopodobnie po tej decyzji jakakolwiek by ona nie była zapomniała o tym kontrakcie i tyle. Okazuje się jednak, że to
którym jego i jego ojca możemy jeszcze później spotkać na czarnym rynku. W zależności od tego, czy załatwiliśmy chłopcu kontrakt, czy też nie, Tommy i jego ojciec będą na nas źli albo ucieszą się na nasz widok. W pierwszym przypadku Vina wyzywa dyrektorkę, na co ojciec Tommy'ego odpowie, że była ona jedyną szansą dla niego i Tommy'ego, aby wydostać się z Dogtown. Niestety, jeśli wcześniej przeszukaliśmy komputery dyrektorki, będziemy wiedzieć, że nic takiego nie miałoby miejsca, bo chłopiec od razu był spisany na straty i mieli się go pozbyć z Akademii przy pierwszej okazji. A jeśli załatwimy Tommy'emu kontrakt na Europę, to dostaniemy jeszcze zniżkę do sklepu z ciuchami jego ojca. W pewnym momencie fabuły dodatku Widmo Wolności będziemy musieli wziąć udział w tajnej misji, gdzie Vi wcieli się w zupełnie inną osobę. Aby to się udało, musimy sobie wszczepić specjalny implant twarzy, pozwalający kompletnie zmienić naszą tożsamość. Niestety, ale jest to technologia wykorzystywana jedynie przez rządowych agentów i jest niedostępna dla zwykłego obywatela, bo no różne rzeczy można by z tym zrobić. Udajemy się więc do pewnej kliniki, która jest zaopatrzona w owy wszczep i Farida faktycznie nam go instaluje i od tego momentu możemy już wcielać się w każdego, o ile oczywiście posiadamy jego imprint osobowości. Ciekawostką, którą wielu z nas z pewnością pominęło, a co uświadomił mi jeden z was, jest to, że owy faceplate, który następnie jest nam wszczepiany, możemy zobaczyć w gabinecie jeszcze przed samym zabiegiem. Po prawej stronie od wejścia w szklanej gablocie możemy zobaczyć ten wszczep. Oczywiście wygląda on u każdego z nas inaczej, bo odpowiada 1:1 twarzy, jaką posiada nasz Vi. Sam port kosmiczny Orbital Air jest skarbnicą easter eggów i sekretów. Po pierwsze, gdy pod koniec gry udamy się tutaj z Songbird i wejdziemy na dach budynku po środku tego obszaru, to naszym oczom ukaże się niewielki lasek, jakiś ogród czy cokolwiek to tam jest. Znowu, gdy podejdziemy bliżej i dokładnie się przypatrzymy, okaże się, że stoi tutaj zakamuflowany mężczyzna z Mantis Blade'ami, który gdy tylko nas zobaczy, zacznie uciekać, aż w końcu wyparuje. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu Predator z 1987, gdzie scena ta wyglądała totalnie identycznie. Później będziemy musieli dostać się do terminalu Tycho. Większość z nas zapewne poszła na lewo i potem przez jakieś tunele wentylacyjne, ale jest też zupełnie inna droga, która na swoim końcu skrywa jednego z zabawniejszych easter eggów w całej grze. Aby go znaleźć, musimy pójść na prawo od wejścia na port kosmiczny i udać się do toalet. W oczy rzuci nam się odgrodzone miejsce, nad którym w suficie widnieje dziura. Możemy tam oczywiście wskoczyć i okaże się, że dotarliśmy do tunelu kolejki maglewa. Co chwilę będą przyjeżdżać wagony z ogromną prędkością i musimy idealnie wstrzelić się w okres pomiędzy nimi, żeby zdążyć przejść do kolejnej wnęki. Po kilku biegach dotrzemy do wyjścia prowadzącego do terminalu Tycho, ale przecież tunel kolejki jeszcze się nie skończył. Ale co tam takiego może być? Przecież Songbird na nas czeka, a tam zapewne i tak nic nie... Redzi przewidzieli, że ktoś może być na tyle szalony, żeby rzucić się biegiem na koniec tego tunelu i przygotowali tam specjalną wiadomość. Gratulują graczowi tego wyczynu, ale jednocześnie też wymownie życzą mu powodzenia z wracaniem tą samą drogą. W nowym zakończeniu Cyberpunka, dodanym wraz z Phantom Liberty, znajdziemy się w rządowej klinice w Langley. Ale gdzie to właściwie jest? Czy to dalej jest Night City i czy da się tam tak po prostu dostać? Może i się da, ale trzeba przejść przez tą samą odprawę graniczną, przez którą przejeżdżaliśmy razem z Jackiem w prologu Nomada, ale nie jestem pewien, czy tam nie ma ustawionej po prostu natychmiastowej śmierci, bo ani razu mi się nie udało nawet z Sandevistanem i hakowaniem, a powybijać wszystkich się nie da, bo to żołnierze Militechu, które działają tak jak policja w Night City, więc tak czy inaczej nas dojadą. Niby można też spróbować pojechać tam bezpośrednio w prologu Nomada, zamiast udać się do Jacka, ale czy faktycznie ma to prawo bytu, zostawiam wam do zweryfikowania. Ja dostałem się tam modami, trzeba się dostać taki kawał od głównej mapy i przejść przez wielką pustynię, aż wreszcie zobaczymy niewielkie wzniesienie pośrodku totalnie niczego. A jak już znajdziemy się na górze, to zobaczymy, że faktycznie jest to samo Langley, w którym znajdujemy się w nowym endingu. Wprawdzie nie ma tu dosłownie nic poza kilkoma alejkami, wielkim znakiem NUSA i lewitującym budynkiem. Jeśli przedostaniemy się do środka budynku, to ci, którzy przeszli już ending, pamiętają, że były tu takie drzwi, do których dzwoniliśmy, których też nie dało się w ogóle otworzyć. Modami da się przez nie przejść i dzięki temu okaże się, że są tu jeszcze dwie pary drzwi, za którymi... no nie ma nic. Ale i tak fajnie wiedzieć, że Langley fizycznie istnieje na mapie Cyberpunka. No i na sam koniec zostawiłem lot Vi na Księżyc. Nie żartuję, Vi serio może polecieć razem z Songbird na Księżyc w jednym z zakończeń dodatku. Po przejściu tej epickiej sekwencji w terminalu Tycho i rozmowie z Reedem, musimy umieścić Somi w kapsule, która chwilę później zostanie wysłana w kosmos. Fabuła dodatku uniemożliwia nam zabranie się razem z nią, ale mechaniki gry już nie są aż tak bardzo ograniczone. Podobnie jak w przypadku wiadomości na końcu tunelu maglewa, to również Redzi przewidzieli, że mogą znaleźć się tacy szaleńcy, którzy za wszelką cenę spróbują polecieć do kliniki na Księżycu. Możemy więc szybko wskoczyć na kapsułę i jakoś tam na niej balansować, ale możemy też po prostu dostać się do środka modami już po zamknięciu śluzy. I w tym wypadku będziemy mogli usłyszeć Johnego reagującego na wyczyny Vi. Dokąd się wybierasz?
Obserwuj widowisko. Wewnętrzne włączone. O cholera. Do startu 50 sekund. Iskrowniki aktywne. Kurwa. Patrz teraz. Do startu 0 sekund. Start. Niestety, ale Vincentowi bardzo szybko brakuje tlenu i zanim rakieta na dobre wystartuje, najemnik dusi się w spalinach paliwa rakietowego i umiera. Pozdro.